Cześć. Kiedy prowadzisz sklep internetowy, to zazwyczaj zależy Ci na tym, żeby zamówienia wpadały do niego jednym nieprzerwanym strumieniem. Dlatego właśnie wszelkie zmiany czy prace deweloperskie są obarczone ryzykiem. Wielu właścicieli boi się na przykład zmienić wersję oprogramowania na serwerze czy zainstalować dodatkowy plugin, ponieważ obawia się, że negatywnie wpłynie to na doświadczenie klientów, którzy właśnie dokonują zakupów. I z myślą o takich osobach przygotowaliśmy funkcję staging w hostingu WooCommerce. Teraz pokażę Ci, jak w prosty sposób możesz skserokopiować swój sklep internetowy i jak łatwo wykonasz kopię 1 do 1 i przy pomocy tej kopii będziesz mógł albo mogła nanosić sobie wszelkiego rodzaju zmiany. Mam tutaj panel Direct Admin, już się zalogowałem i w tym panelu mam uruchomiony sklep internetowy. To jest mój sklep internetowy. Ma taki przykładowy adres QMY i tak dalej. To jest przykładowy sklep na WooCommerce. I załóżmy, że chciałbym w tym sklepie coś zmienić, w związku z czym przydałoby mi się takie środowisko testowe, no bo nie chcę tego robić na produkcji, boję się, że coś popsuje i użytkownikom będzie to przeszkadzało w procesie zakupowym. Więc wchodzę sobie w funkcję WordPress Staging. Klikam sobie w ten WordPress Staging i mam tutaj przygotuj środowisko testowe. Przygotowanie środowiska testowego wymaga podania jakiejkolwiek nazwy. Jeżeli utworzysz kilka środowisk, będzie Ci łatwiej tymi środowiskami później zarządzać, więc nazwijmy je sobie test 1. Wystarczy sobie odświeżyć stronę, żeby sprawdzić, czy to środowisko się już utworzyło. Udało się, ma status gotowe, więc klikamy w zarządzaj. I jesteśmy przeniesieni do panelu zarządzania naszym środowiskiem testowym. Widzimy tutaj nazwę tego środowiska testowego. Widzimy adres, pod którym to środowisko zostało uruchomione. Jest to adres tymczasowy. Pod tym adresem możesz sobie sprawdzać wszystkie zmiany. Nie jest on w żaden sposób promowany wśród Twoich klientów. Zadbaliśmy też o to, żeby zawrzeć tutaj dyrektywy dla robotów indeksujących Google, żeby uniknąć ryzyka uznania tej treści, która tam będzie, za duplikat treści. Żeby zobaczyć, jak wygląda Twoja testowa kopia, wystarczy, że wejdziesz tutaj pod ten adres, no i masz swoją kopię sklepu. Popatrz, to są dwa identyczne sklepy. Powiększę może ten obszar ekranu. One różnią się tak naprawdę adresem, tylko i wyłącznie. W ten sposób możesz dokonywać wszelkich zmian, żeby upewnić się, jak wpłyną one na działanie Twojego produkcyjnego sklepu, zanim jeszcze wcielisz je w życie. Jak zatem widzisz, uruchomienie środowiska testowego jest bardzo łatwe. Nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy, wystarczy kliknąć utwórz kopię testową i po jednym kliknięciu taka kopia jest już utworzona. Możesz na takiej kopii dokonać wszelkich zmian i sprawdzić, jak będą wpływały na Twój sklep, zanim te zmiany zobaczą klienci. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat hostingu dla WooCommerce i tego, jak funkcja stagingowa może poprawić Twoje funkcjonowanie jako właściciela sklepu internetowego, serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Link znajdziesz nad, w zasadzie chyba częściej pod filmem, w zależności gdzie go oglądasz, i tam dowiesz się wszystkiego na temat tej usługi. Można ją oczywiście przetestować zupełnie bezpłatnie, do czego Cię serdecznie zapraszam.